Pamiętam drugą połowę 2019 roku, kiedy pod koniec wakacji wychodzę z sypialni do kuchni, tam była już Sara i mówię: Sara, jedziemy do Warszawy. To dosłownie było jak ciąża i 9. miesiąc tej ciąży, w którym czułem, że jeżeli nie odpowiemy na to, co Bóg wkłada w nasze serca, to rozminiemy się z Bożym powołaniem. Rozumiejąc wymiar tej wizji, rozumiejąc ogrom tej wizji, ja nie miałem dnia i nocy, abym o tym nie śnił, nie myślał, nie marzył. Wiedzieliśmy, że tej wizji nie da zrealizować się we dwoje. Wiedzieliśmy, że do tej wizji potrzeba dziesiątek, setek ludzi. I nie zapomnę tego, kiedy Bóg powiedział bardzo wyraźnie do mnie, że On pośle ludzi, w których wkłada pragnienie widzenia Polski płonącej dla Jezusa, którzy będą częścią, będą partycypować w niesieniu tej ceny, realizacji tej wizji. Przyjechaliśmy do Warszawy w 10-osobowym składzie. Takim obrazem tego, w jaki sposób Bóg nas złączył, jest sytuacja Dawida i Noemi, którzy byli w tym czasie narzeczeństwem. Pamiętam, jak Dawid był w Indonezji i będąc w Indonezji zadzwonił do mnie, wysłał mi wiadomość, że Bóg wkłada przekonanie w jego serce, że to, co my planujemy zrobić w Warszawie, bo usłyszał, że planujemy przeprowadzić się do Warszawy, powiedział, że jest gotowy na poświęcenia i że chcą się przeprowadzić. Nie znałem wtedy jeszcze Noemi, mieliśmy tylko relację i wcale nie za głęboką z Dawidem. Kiedy Dawid wracał z Indonezji, postanowiłem zagrać wabank i powiedzieć: Dawid, jeżeli jesteście gotowi z Noemi, to chciałbym spotkać się z wami od razu po waszym przylocie. I oni obydwoje, zanim kawa, którą zamówiliśmy, przyszła do nas do stolika, oni już powiedzieli, że wchodzą w to na 100%. Więc to było totalne szaleństwo. Kiedy dziś patrzymy na North Church, to każdy mniej więcej wie, jak to wygląda i że są to ludzie, którzy pragną wielkich rzeczy. Wtedy była to wizja, która kołatała tylko w moim i mojej żony sercu, która nie ujrzała jeszcze światła dziennego, więc tak naprawdę potrzeba było ogromnej wiary, aby uwierzyć w to, co wychodziło z moich ust, aby wejść w to i położyć swoje życie za tą wizję. Przyszedł czas końcówki kwietnia, początku maja, kiedy przyjechaliśmy w 10-osobowym składzie, gdzie zaczęły się pierwsze spotkania w domu u Dawida i Noemi, którzy dzisiaj są pastorami wykonawczymi tego miejsca. Powtarzałem non-stop te zdanie, które wybrzmiewało w pierwszych tygodniach do tej naszej dziesiątki. Mówię: pamiętajcie, jak to zaraz wszystko się zacznie. Zaczną pojawiać się tłumy ludzi, zaczną pojawiać się setki ludzi, zaczną się ogromne zgromadzenia. Musimy być gotowi. I wiedziałem, że ufają, ale ciężko było w to uwierzyć, dlatego że nadal spotykaliśmy się w 10-osobowym gronie, w skarpetkach, w pokoju, a mówiliśmy o tym, że zaraz zaczną się wielkie rzeczy. To były tygodnie, w których my się spotykaliśmy dzień w dzień, 7 dni w tygodniu. Czasami było to 14 razy w tygodniu, dlatego że bywały dni, w których spotykaliśmy się 2 razy dziennie. Dlatego że chciałem, aby ta złota dziesiątka przesiąknęła wizją od A do Z tego, co Bóg włożył w nasze serca, w moje serce. I pamiętam, że kiedy skończyły się tygodnie, postanowiliśmy wyjść na powierzchnię i zacząć szukać obiektu, w którym będziemy mogli się spotykać. Wiedzieliśmy, że potrzeba obiektu dużego, może nawet w skali naszego narodu ogromnego, dlatego że chcieliśmy znaleźć obiekt, który pomieści po 500, 600 do 700 osób. I stoimy w miejscu, w którym jest 19 czerwca. Jesteśmy tu 2 miesiące. Wiemy na 100%, że jesteśmy tutaj z Bożej woli. Modlimy się, działamy aktywnie. Cały nasz team gdzieś tu po tej Warszawie krąży i szuka przestrzeni, gdzie możemy się znaleźć. Także my w tej chwili jedziemy dalej działać i wierzymy, że w te kilka dni z Bożą pomocą doświadczymy cudu i będziemy mogli znaleźć jakąś nieruchomość. Do zobaczenia. Pamiętam, że poczuliśmy w sercu, że Bóg chce, abyśmy zorganizowali wydarzenie Czas Poruszenia, które odbyło się w centrum konferencyjnym E10. Datę tego wydarzenia wyznaczyliśmy na 12 dni do przodu. To nie jest normalne robienie eventu kilkusetosobowego na 12 dni w przód. Ludzie często potrzebują miesięcy, aby podjąć decyzję o wzięciu udziału, o przyjechaniu z innych miast. My jednak mało tego, że wybraliśmy datę na 12 dni w przód, to jeszcze postanowiliśmy, że wydarzenie, które skończy się Czas Poruszenia w sobotę, w niedzielę odbędzie się już w naszym obiekcie, którego jeszcze nie mieliśmy,
Pierwsze nabożeństwo, które nie było oficjalnie nazwane jeszcze nabożeństwem North Church, bo North Church tak naprawdę jeszcze oficjalnie nie istniało, ale postanowiliśmy, że przez wiarę ogłosimy, że w niedzielę będzie pierwsze nabożeństwo i na kilkadziesiąt godzin przed wydarzeniem Czas Poruszenia weszliśmy w rozmowy z obiektem Global Expo w Warszawie. Podjęliśmy rozmowy o kilkusetmetrowej przestrzeni, którą udało się nam podpisać na kilkanaście godzin przed czasem poruszenia. Podpisujemy umowę na pewno na 2 miesiące i będziemy mogli się spotykać, a więc jeżeli jutro jest wydarzenie Czas Poruszenia, to pojutrze będziemy mogli zrobić pierwsze otwarte spotkanie i zaprosić wszystkich na to wydarzenie. I ja Cię kręcę, jedziemy! No i jak Jakub, jeszcze kilka dni temu nie wiedzieliśmy co, gdzie i jak, a teraz jedziemy podpisywać umowę! Bo On się nigdy nie spóźnia. Amen. Bóg się nigdy nie spóźnia. Amen. Jedziemy na Expo, podpisujemy umowę, będziemy mogli się spotykać. Kto by pomyślał jeszcze 5-6 dni temu, że będziemy mogli spotykać się na otwartych spotkaniach i mieć na wyłączność dla nas przestrzeń na Global Expo, na jednym z najnowocześniejszych i najfajniejszych przestrzeni kongresowo-konferencyjnych w Polsce. Mamy to. Tutaj bez szczegółów. Global Expo. Mamy umówkę na spotkania. Najbliższe 2 miesiące na pewno. A więc mogę powiedzieć tylko jedno. Praise the Lord. Praise the Lord. Cuda się zdarzają. To powinno być tak. Choćbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy i rzekłbyś temu obiektowi, stań się mój. A wierzyłbyś w sercu swoim, będzie twój. Mieliśmy marzenie i od początku z tym marzeniem tu przyjechaliśmy, że jak najszybciej rozpoczniemy spotkania tu w Warszawie. No ale żeby robić te spotkania, potrzeba miejsca. A żadnego miejsca nie dane nam było znaleźć. Ogłosiliśmy Wam, że będzie to wydarzenie Czas Poruszenia, które jest dzisiaj. I założyliśmy z naszym teamem, bo tak czuliśmy, że prowadzi nas Bóg, że będziemy mogli rozpocząć spotkania codzienne od dnia następnego po sobocie 27 czerwca. I wiecie, został tydzień do wydarzenia, czyli tydzień temu w sobotę, a my nie mamy żadnego budynku. Przyszedł weekend, minął, przyszedł poniedziałek, my nie mamy nic. I raptem zaczynasz się zastanawiać, czy się pomyliłeś. Nie podważasz tego, ale zawsze przychodzi konfront. Jedna z naszych dziewczyn z teamu miała sen około 3 miesięcy temu. I w tym śnie ona widziała 4 litery. E-X-P-O. Expo. A ja mówię, twój sen jest super, potwierdza nam, że w październiku powinniśmy tam zrobić. Nie połączyłem kropek, że być może to chodzi o tą salę, ale sprawdziłem i zadzwoniłem. Wiecie, widzieliście to tam za płotem, nie? To tam obok. To jest, wiecie, no za daleki wymiar. I kiedyś dzwoniłem o ofertę, nie ma szans. W środę zadzwoniliśmy ponownie. W środę wieczorem otrzymaliśmy ofertę. W czwartek rano podjęliśmy negocjacje i wczoraj rano podpisaliśmy umowę. I przez ostatnie 24 godziny, dzień i noc, nasi ludzie tam za płotem przygotowują Wam miejsce na jutro. Mamy wszystko gotowe. W umowie mamy, że mamy dostęp 24 na dobę. Mamy przestrzeń kilkuset metrów kwadratowych z możliwością stawiania ścian działowych jak chcemy, oddzielania, zmniejszania, zwiększania. Słuchajcie, i Bóg do mnie powiedział takie zdanie na początku tego tygodnia. Zobaczysz po raz kolejny, że moja ręka nie jest za krótka. Nie jest za krótka. Wiecie, ja 4 lata przyjeżdżałem obok tego Expo i mówię, wow. A dziś mamy podpisaną umowę i mamy tam dostęp 24 na dobę. I jutro o godzinie 10 mamy pierwsze, teraz uwaga, historyczne, bardzo historyczne,
spotkanie o godzinie 10 w centrum targowo-kongresowym Modlińska 6D. I od tego dnia rozpoczynamy coś, co wierzę, że się już nie skończy aż do końca. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę wolontariusze, którzy brali udział w czasie poruszenia na E10, w nocy przygotowali spotkanie niedzielne i pracując w nocy przygotowywali od razu. Miejsce na szkółkę dla dzieci, kawiarnię, jakąś mini mikrokawiarnię, jakąś recepcję, jakieś miejsce, gdzie mogliśmy przywitać ludzi, jakieś maty dla dzieci, jakieś miejsce dla młodzieży. Zespół uwielbienia skołowaliśmy z soboty na niedzielę. Instrumenty załatwiliśmy w nocy. To było nienormalne, ale kiedy przyszło na salę ponad 100 osób w niedzielę, wiedzieliśmy, że niemożliwe stało się możliwe i mogliśmy zobaczyć pierwsze owoce tego, o czym mówiliśmy kilka tygodni wcześniej. To jest otwarte zaproszenie, ale nie wszyscy będą tego częścią, dlatego że my będziemy jechać bardzo szybko i bardzo mocno i intensywnie i będzie trzeba płacić mocną cenę swojego czasu i życia, żeby uczestniczyć w tym projekcie. I chciałbym teraz pomodlić się o jedną rzecz. Jeżeli to miejsce jest dla Ciebie i ten projekt jest dla Ciebie, to żeby poprzez te najbliższe minuty albo kilkadziesiąt minut, żeby Bóg Ci to potwierdził. Żebyś Ty nie musiał później kolejnych pół roku lub roku się zastanawiać i myśleć, czy to dla mnie, czy nie dla mnie. Wiesz dlaczego? Bo stracisz pół roku. Znamy historię dzisiaj o ludziach, którzy kiedy wchodzili na salę, usłyszeli głos od Boga, wyraźny, werbalny głos. To jest Twoje miejsce, tu powstanie Kościół. I kiedy ja słyszałem te świadectwa po czasie i jestem dzisiaj ich świadomy, wiem, że to było niezwykłe Boże prowadzenie, dlatego że ja przez kilka tygodni wcześniej mówiłem do naszej dziesiątki, że Bóg powiedział, że pośle ludzi, którzy będą częścią tego przedsięwzięcia, tej wizji, tej społeczności i tego Kościoła. I w trakcie, kiedy się to działo, my nie byliśmy o tym świadomi, ale Bóg wkładał w serca tych ludzi przekonanie, że to jest ich miejsce. Mamy historię ludzi, którzy przyjechali z rodzinami, z dziećmi na czas poruszenia i nie wrócili do domu do dzisiaj, bo zostali ze względu na to, że Bóg powiedział im, aby zostali. Sala, w posiadanie której weszliśmy, to była sala 350 metrów kwadratowych. To była umowa na 2 miesiące, ale już po kilku dniach widzieliśmy, że ta sala będzie za mała, dlatego że zorganizowaliśmy 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do poniedziałku, spotkania modlitewne. Nic więcej, ale spotkania modlitwy, które zaczynały się codziennie o 19, kończyły się o 22, czasami o 23. Ja pamiętam, że niekiedy kończyliśmy dnia następnego o północy pierwszej. Po pierwszej bywały wieczory, że Boża chwała w taki sposób się manifestowała, że wychodziliśmy z tej salki po pierwszej w nocy. To było szalone. I pod koniec tego 2-miesięcznego okresu wynajmu otrzymaliśmy informację od obiektu, że są w stanie z nami podpisać na kolejne 4 miesiące, czyli od września do grudnia włącznie. Nie widzieliśmy całej ścieżki w przód, ale widzieliśmy, jak Bóg krok po kroku odkrywa nam kolejne etapy i kolejne kroki i widzieliśmy, że coraz bardziej to miejsce staje się dla nas domem. Pod koniec roku 2020, czyli pod koniec tego łącznie 6-miesięcznego najmu, widzieliśmy, że sala 350 metrów staje się dla nas za ciasna. Więc wydarzyło się to, że w nasze serca włożył Bóg pragnienie, ale i taki dar wiary, aby wierzyć, że sala, która jest naprzeciwko, która ma metraż 870 metrów, będzie salą główną naszych spotkań, a 350 metrów będzie tylko naszym zapleczem. To tempo uświadomiło nam, że musimy się przygotować na kolejny wymiar większych rzeczy. I tak dzisiaj, w 2021 roku, sala 870 metrów jest naszą salą główną spotkań. 350 metrów to jest tylko zaplecze na grupy, różne kategorie wiekowe dzieci i młodzieży. Jest tam też przestrzeń na kawiarnię, ale i też mamy przestrzeń korytarza, na którym też zagospodarowaliśmy, co mogliśmy. Powstało też 6 pomieszczeń dodatkowych, w których uruchomiony został live stream, czyli transmisja na żywo na zewnątrz, w którym jest operatorka kamer dźwięku. To wybuchło w niesamowitej skali. W rok
to, co się wydarzyło, to naprawdę nie starczyłoby atramentu i papieru, aby spisać to, co miało miejsce. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym przez tą salę, przez to miejsce przetaczają się setki i nie skłamię, kiedy powiem tysiące ludzi. Mamy tutaj wieczory uwielbienia, które odwiedzają setki ludzi co piątek z całej Polski, a nawet i wiemy o osobach z zagranicy, które przyjeżdżają cały czas na te wieczory i widzimy, że to jest poruszenie, to jest Boże poruszenie. I kiedy ktoś by mnie zapytał, gdzie jest sekret, gdzie jest ten sukces, to powiedziałbym w miejscu, w którym Boża wizja znajduje wiarę wśród ludzi, aby ją przyjąć i aby za tym pójść. Więc nie wystarczy wizji odebrać, trzeba uwierzyć w tą wizję, ale i potrzeba ludzi szalonych, którzy będą gotowi umrzeć, nie tylko oddać się, ale umrzeć za tą wizję. I dzisiaj jestem dumny i szczęśliwy, ale i wdzięczny Bogu za ludzi, których On tu posłał, bo jest to ponad setka ludzi, którzy są szaleni dla Pana i są gotowi o każdej porze dnia i nocy stawić się, jeżeli odbieramy kolejne wskazówki od Boga, w którą stronę iść. Nie mówię, że za każdym razem było łatwo i kolorowo, dlatego że mieliśmy przed sobą wiele wyzwań. Nie zawsze mieliśmy płynność finansową, nie zawsze mieliśmy płynność funkcjonowania na tym obiekcie, dlatego że, tak jak powiedziałem, najpierw umowa była na 2 miesiące, później była umowa na 4 miesiące. Z końcem 2020 roku powinniśmy zakończyć nasze działanie w tym obiekcie, a jednak podpisana została umowa na 2021 rok, gdzie zarząd tego miejsca na samym początku 2021 roku powiedział nam: nie ma mowy, abyście zostali tutaj na dłużej. Pamiętam taki bardzo niezwykły moment, kiedy Kościół zaczął się modlić dosłownie o ściany tego miejsca, o krzesła tego miejsca, o podłogę. Chodzili, biegali wokoło i modlili się o Boży ratunek, aby to miejsce nie zostało nam odebrane. Ta wizja pochłania setki tysięcy złotych, które nie pojawiają się nam w jakiś naturalny sposób, ale w ponadnaturalny sposób. My nie dysponowaliśmy takimi finansami, kiedy tu przyjechaliśmy. Dostaliśmy obietnicę, że oliwy w bańce nigdy nie zabraknie. Więc są momenty, kiedy ta bańka jest pełna, kiedy jest w połowie, a kiedy jest już blisko dna, ale za każdym razem Bóg nie pozwala, aby oliwa w bańce wyschła, za każdym razem ją uzupełnia i jeszcze ani razu, dzięki Bożej przychylności i szczerego, hojnego serca wielu ludzi, nigdy nie mieliśmy problemu z jakąkolwiek płatnością wedle tego, co Bóg nam kładł na serce, aby realizować. Wchodząc w ten drugi rok funkcjonowania North Church, wchodząc w ten drugi rok funkcjonowania w Warszawie, wierzymy, że jeżeli to będzie rozpędzać się w takim tempie, minimum w takim tempie, jak rozpędzało się przez ten pierwszy rok, to naprawdę możemy mówić o historycznych rzeczach dla tego miasta i tego kraju, a to wszystko tylko i wyłącznie na Jego chwałę.